Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online. I kochani, słuchajcie, co do aktualizacji, która została dodana wczoraj, czyli w niedzielę, już wam mówię, który był wczoraj, 21 stycznia. Słuchajcie, została dodana książka osiągnięć i moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne, bo tak naprawdę teraz te wyścigi robimy po coś. W momencie, kiedy wypełniamy jakieś zadanie, dostajemy jakiś tam medal i za wypełnienie tych zadań dostajemy nagrody w postaci ubrań czy jakichś tam innych rzeczy. Wydaje mi się, że tylko ubrań póki co. Dostajesz unikatowe nagrody, zestawy ubrań, tak dokładnie, czyli na razie są to ubrania, nie wiem czy w przyszłości będzie to coś innego, ale nawet jeżeli nie, no to to jest naprawdę fajne, bo musimy się postarać, żeby dostać coś unikatowego, coś ciekawego. Słuchajcie, jak to wygląda? Wchodzimy tutaj w informacje personalne, no i mamy tutaj właśnie taką zakładeczkę wyzwania. Zobaczcie, ja już od wczoraj zrobiłam 11 z 12 tych wyzwań. Czyli szybowałam przez 50 metrów, słuchajcie, tutaj można to włożyć nawet, a po co? Okej, nie można, dobra, no nieważne. Słuchajcie, tutaj trzeba było właśnie użyć boostera podczas lotu, kupić przedmiot warty 500 karotek, wykonać perfekcyjny start i tak dalej, bądź zalogowany od 12 do 15. Wow, serio? Tak długo byłam zalogowana? Okej, ranny ptaszek? No okej, nie wiedziałam, że to wypełniłam, ale dobrze. No i teraz walczę właśnie o to. Wyszkolone konie, uzyskaj wszystkie 4 rodzaje umiejętności i zdobądź herb. No i jak to wykonam, to słuchajcie, będę miała tutaj do odbioru nagrodę i to będzie taka czapeczka. No i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne, bo zobaczcie, jak ona pasuje do zbroi, którą mamy. I co to jest właśnie ta, co trzeba zrobić, żeby wykonać to zadanie? Otóż trzeba zobaczyć, ile nasz konik ma tutaj jeszcze do wbicia tych punktów, no i zdobyć jego herb. I to będzie właśnie wykonanie zadania. Słuchajcie, tutaj ja już mam to zdobyte, no niestety. Tutaj chyba mam najwięcej tych punktów i tutaj tak mi się coś wydaje. Tutaj w ogóle, zobaczcie, tutaj odrobinkę, no ale no niestety. Aha, no i tak by the way, tak w końcu udało mi się urodzić Maru, czyli konika z maścią Iwory. Będę starała się oczywiście rozmnażać go jeszcze, żeby miał długi ogonek, bo niestety ma tutaj przycięty, ale to się wytnie. Okej, urodził mi się taki piękniutek, nie mam serca go wyrzucić, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak, no podoba mi się. Póki co mi się podoba, ja wiele razy tak mówię, ale jak możecie zauważyć, na razie te 3 konie są u mnie nietykalne, nie chcę ich wyrzucać, szczególnie tego, bo on jest no, moim zdaniem totalnie najładniejszy. Niestety jego statystyki tutaj są bardziej na siłę niż na kontrolę, ale to chyba też może się jakoś przydać, tym bardziej, że to zwiększa czasy trwania piórka Feniksa, także no myślę, że może to się przydać i na szybkości, i na magii, więc no nie jest aż tak źle. No tutaj ten Maru oczywiście... A, wybaczcie, nie, Facebook idź. No, więc tutaj właśnie jest na magię wszystko. Ten też, niestety 7 poziom dopiero będzie trzeba wbijać, ale myślę, że wbiję. No i dziś, słuchajcie, urodził mi się taki malutek. Przepraszam! Facebook, sio! Okej, wybaczcie, musiałam odpisać, już jest okej. Tak jak mówię, urodził mi się tutaj ten malutek. Ja go sobie zostawię ze względu na to, że ma super długą maść. Co? Ładną maść, podoba mi się ta maść, naprawdę. Ma długą grzywę i długi, gęsty ogon, biały, takiego właśnie chciałam. Jeszcze jak będę tutaj powiększać miejsce, to będę polowała na jelonka z kręconą czarną grzywą. No i oczywiście długim ogonkiem, no i tak jak mówię, no na tego Iworego będę tutaj polować również. Nie pytajcie się, ile wydałam pieniążków, żeby go zdobyć, nie pytajcie. No i oczywiście no rodowód ma całkiem ciekawy, więc na pewno jak mu tutaj powbijam troszeczkę punktów, no to wystawię go na breed, także dajcie znać, czy jesteście ciekawi. Jak coś, to Wam powiem, kiedy on będzie, na przykład na fanpage'u.
No i okej, okay, no i to chyba wszystko, co? Wydaje mi się, że porobimy parę wyścigów, ja troszeczkę też zrobię sama, poza nagraniem, żeby nie przedłużać zbierania tego wszystkiego, no i kiedy już będzie trzeba odebrać właśnie tą nagrodę, to po prostu do Was wrócę. No i co? Lecimy, szukam jakichś wyścigów. Wydaje mi się, że możemy tym razem zrobić coś takiego nowego, coś czego jeszcze nie robiłam w sumie i pojedziemy sobie wyścig na szybkość. Tak? Mam nadzieję, że w ogóle dojadę, bo naprawdę szybkość to nie jest mój dobry, to nie jest moja dobra strona, okej? Okay? Także okej, wracam do Was, jak już znajdę jakiś pokoik. Okej, mamy tu jakiś wyścig, było akurat 8 osób, także no będzie ciekawy, słuchajcie. Ale ma ktoś kucyka, o jacie, jaki malutki. Ja bym bardzo chciała, o Polacy, ja bym bardzo chciała, żeby mi się urodził taki wielkolud, wiecie, taki, który waży naprawdę 500 kilo, taki już naprawdę wielki, wielki. Nie wiem to ile mogą ważyć takie konie. Boże, nie. Ja przegram. Ja czuję, że przegram. Zobaczcie, jak oni tam szybko jadą. A byłam trzecia ostatnio. Ostatnio kilka miesięcy temu. To znaczy, tak wiecie, przelotnie to ja sobie czasem wchodzę tutaj na speeda, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Więc no. Więc pewnie nie będzie ciekawie. Nie, no okej, okay, jestem ostatnia. Nie, no nie jestem ostatnia. No dobra. To niech będzie. Ja się tutaj przyczepię do kogoś, jak będzie pióreczko już za nim leciało. Zobaczymy, może coś tu wyjdzie. Ja powinnam robić te, wiecie, dash jumpy. Ja umiem to zrobić. Umiem to zrobić, ale ja się boję, że zwolnię, bo tak zwykle jest, że ja właśnie zwalniam zamiast przyspieszać. I to jest takie bez sensu. No nie, i teraz mi się jak na złość nie udaje. A dobra, lecę za piórkiem. Ja naprawdę próbowałam sobie to ćwiczyć i mimo wszystko... Aj! Ja cały czas... raz mi to wychodzi... O, teraz wiem dlaczego niebo puściłam. O, teraz wyszło. Okej, okay, teraz wyszło. No i ja za bardzo latam w bok. Może mi ktoś powie, jak to zniwelować. Staram się cały czas, ale no niestety. Okej, okay, dobra. Tutaj jadę za kimś. Zbieram te pióreczka. Nie, no nie będzie źle. No chyba, że nie. Jej, to już jest drugie kółko, okej. Wow, ale zryw był. W sumie to się też przydaje tutaj, ta siła. Wydaje mi się, że chyba to nawet jest lepsze od szybkości, bo ta szybkość to ja nie wiem, co nawet dodaje, wiecie? No i teraz lecę, no kurczę, może mi się uda, no. Jej, która byłam? Siódma, uhu! No okej, okay, nie było tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Dojechałam przynajmniej. Oj, dostaniemy prezencik. W ogóle mam kilka prezencików do pootwierania, także po wyścigach sobie to zobaczymy. Kenai. Mój koń też się tak nazywa chyba. Kenai. Ojej! O, jak miło. Leonardo, nie. Kto tak nazwał konia? No dobra, no to co? Zostanę. Dlaczego nie robię tutaj dziennych? Dlatego, że ja już je zrobiłam, a nagrywam to rano, bardzo rano. Także, no, dlatego. Wy wiecie, że ja wstaję szybciej, żeby nagrać dla Was odcinek. O nie, to są skróty. Żeby nagrać dla Was odcinek, więc mam nadzieję, że wiecie. Więc bardzo często rano mnie tu właśnie można spotkać. Nie, karotki. Wiecie, ile ja naprawdę na tego Iworego wydałam? Ja miałam około 500 tysięcy. Naprawdę uzbierałam sobie, bo mi się co chwila rodziły karusy z genami plus 9. I sobie uzbierałam i te 500 karotek poszło i tylko jeden Iwory mi się urodził właśnie z tym krótkim ogonkiem. Więc no, trochę smutno. To znaczy, najpierw urodził mi się taki o z krótką grzywą i z dłuższym ogonem. A pojadę sobie tędy, a co? No, a potem dopiero właśnie ten taki. No nie, jak tu jechać? Jak tu żyć? No to już po mnie. Zobaczcie, ale lama. O masakra. Nie, no teraz to już na pewno nie dojadę. No nie dojadę, no. Chociaż, wow, ale ścinka. Jak się zacina mój komputer, to zwykle właśnie mam tak, że później... że później on skacze, ten koń. Tak śmiesznie. Dobra. O! Nawet ich dogoniłam! Wow!
No to spoko, nie będzie tak źle. Wow, 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 dawaj, 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 lecisz, lecisz. Guris aka Luis. Jezu, ale pęd, jestem trzecia, wow. Ciekawe, na jak długo. A tak serio, to nie wiem, czemu on się tak ślizga. Niektórzy potrafią robić takie rzeczy w miejscu, a ja totalnie nie potrafię. Ale mi się ten zryw tutaj podoba. No jedź, jedź. Nie, ja teraz jadę normalnie. Chcę żyć. Okej, jeszcze złapałam piórko. Może byśmy tutaj też złapali. Jej, złapałam, dobra. Myśmy przyspieszyli troszeczkę. Okej, nie jest źle. Wow, no nie jest źle. Będę tak mówić i w końcu będę ostatnia. Ale wiecie, co jest fajne? To, że tutaj właśnie nic nas przed metą nie kopnie, nic nas nie wysadzi i tak dalej, i tak dalej. Ojejku, jak zbieram fajnie, dobra. Może się przerzucę na tego speeda? No w sumie nie jest aż tak źle. Ja wiem, że pewnie jadę tutaj z ludźmi, którzy nie robią tych dash jumpów i dlatego tutaj jadę tak w miarę okej. Okay. Pewnie gdyby robili, no to by było po mnie i ja w ogóle bym tutaj już nie żyła. Rip Ata. Ale no nie jest najgorzej. Nie, nie uderzaj. Okej, okay, nie! Idź sobie, ja będę druga. Tak, tak. Jej! Och, ta radość. Tak jest. Było super. Wszyscy dojechali, także spoko. No i 1060 dostałam. Fajnie, fajnie. W ogóle fajnie, że nie wyłączyli jeszcze tego znaczkowego eventu i tych bonusów, bo naprawdę się dużo, dużo fajniej gra, kiedy to po prostu działa, no nie? Bo wiadomo, że te pieniążki jednak uciekają bardzo szybko podczas breedowania. No i moim zdaniem, jak już jest ten podatek za zarabianie, wiecie, że zarobi nasz koń na przykład, nie wiem, 500 tysięcy, a my dostajemy z tego 200, tak? No więc to jest troszeczkę słabe i moim zdaniem fajnie by było, gdyby po prostu już tak zostało, że są te bonusy i one cały czas jakby funkcjonują, no nie? Byłoby to, no wiadomo, że nie dostajemy wszystkiego za darmo i jak ten bonus się uruchamia, no to spoko, tak? To mamy te podwójne, ale no to jest, wiecie, no nie wszystko może być takie kolorowe. Dajcie znać, czy waszym zdaniem też by tak było w porządku. Jezu, ale ten kucyk jest taki słodki. Wow, co to? Nie zacinaj się! Nie! Słuchajcie, mój komputer przeszedł załamanie serca i ten wyścig generalnie dalej się toczy. Ja wam tam pewnie wycięłam kawałeczek, no bo tak głupio pokazywać, jak komputer ma zawał. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Nie chciałabym wycinać całego wyścigu, no bo kurczę, to było parę sekund, parosekundowe załamanie. I nie mam pojęcia, co się dzieje, no nie wiem co, on jakoś ostatnio bardzo słabo już z nim jest. Trzeba się będzie chyba naprawdę zastanowić nad nowym sprzętem, który podoła tym wszystkim bardzo, bardzo wymagającym grom, takim jak Alicja czy SSO. Ale tak szczerze, to naprawdę nie wiem, co się dzieje. Po prostu jest dobrze, nagrywa się super w 60 klatkach, a za chwilę, kurczę, wow, 30 albo 15 klatek na sekundę. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Może procesor? Dawaj tam, jedziesz. Ale mi się podoba, słuchajcie, tu się chyba lepiej bawi niż na magii. Naprawdę. No, naprawdę, nie spodziewałam się, ale dobra. Może coś z tego będzie. Dajcie mi znać, czy warto jest się przenieść na tą szybkość. Wiem, że pewnie dużo razy bym się denerwowała. Kurczę. Denerwowała ze względu na to, że no nie zdążę, tak? Bo jakbym trafiła na takiego gracza, który już naprawdę pro ogarnia, no to byłoby ciężko to jechać do samego końca. Na pewno. Dobra, tutaj się trochę skupiłam. I uwaga, jej! Na czwartym miejscu nie jest źle, nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Naprawdę myślałam, że będzie gorzej, że nie będę dojeżdżać, ale ja myślę, że po prostu nie trafiłam tutaj na taką osobę, która jest takim graczem pro.
Okej, słuchajcie, musiałam zmienić znowu program do nagrywania, dlatego że no jak zwykle coś tam nie grało, coś nie działało. Mieliście nawet zaprezentowane, jak strasznie się ekran klatkuje po jakimś tam czasie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Zresztą mniejsza, słuchajcie, tutaj troszeczkę może pukać mikrofon. Ten program też jakoś tak dziwnie to wszystko odbiera. Albo ja nie umiem tego ustawić, albo po prostu wszystko chcę, żebym nie nagrywała, ale nie poddam się. Będziemy jechać kolejny wyścig. Wiem, że tam też troszeczkę trzeba powbijać na magii. No troszkę sobie dzisiaj z Wami pojeżdżę. W sumie dlaczego nie? Jeden dłuższy odcinek chyba nikomu jeszcze nie zaszkodził. A resztę po prostu wbiję sama i tak jak mówiłam na początku, wrócę do Was, jak już będzie tam prawie przed końcem, czy będziemy już odbierać ten prezent za zrobione zadania. Bo naprawdę jestem ciekawa, czy później dalej się coś odblokowuje, czy nie, dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby to zrobić. No i powiem Wam, że gra w Alicję coraz częściej nabiera takich rumieńców, coraz fajniej się w nią gra, moim zdaniem, bo jest coraz więcej do roboty. No, ja tak jeszcze grałam, jak nie było wyścigów online, wiele razy o tym mówiłam i wtedy bardzo Alicja mi się podobała, co dopiero teraz. Bardzo się cieszę, że ona się tak... Aha, no tak. Bardzo się cieszę, że oni się tak rozwijają. Super! Słuchajcie, ślizganie widziałam tam, jak właśnie wyszłam z wyścigu. Mi się napełnia bardzo szybko, chyba najszybciej ze wszystkiego, ale no dobrze. Ślizganie i szybowanie trzeba nabijać, żeby zdobyć ten herb. Także będę tutaj szybować i się ślizgać. Nie zważając na to, która będę, no powiedzmy. Powiedzmy, chociaż ostatnio też bym nie chciała być. Dobra, dawaj, dawaj, koń. Później troszeczkę na magię, tak jak mówię, pójdziemy sobie również. Chociaż chyba to mi się bardziej podoba niż magia. Wszystkiego nie mam na magię, a ja teraz sobie uzbieram kasę. Tutaj te 40... O nie! Jak mogło mi to zrobić? Uzbieram sobie pieniążki, te 40 tysięcy na kupno konia. O nie, tu nie dojadę. Na kupno konia ze sklepu, który jest totalnie na magię. Zobaczę jeszcze, która opcja. Na pewno nie szybkość. Wydaje mi się, że nie szybkość. Jak już to siła woli, czy coś takiego jest? No nie wiem, zobaczymy. No i po prostu kupię jego i będę breedować jakby z kolejnymi koniami, które będą na szybkość. Po prostu chcę zobaczyć, jak to jest. Mieć takiego konika zrobionego właśnie pod to. O, klasa. Jak fajnie. To jeszcze jedno kółko. O nie! Czekajcie, muszę sobie zobaczyć, jak oni tam jadą. Gdzie oni są? No nie, no może. Perfekcyjne skoki dodaj. Dodaję więcej do licznika. Aha, dobra. Nie, tu mi ktoś na drodze stoi. Nie. No nie, no boję się, słuchajcie, że nie dojadę. Tu nawet nie mam od kogo zbierać tych piórek, bo jest za daleko ta osoba. Także no słabo. Żeby się tutaj do kogoś przyczepić też jest ciężko. O, dobra. No, lec! O, uzbieraliśmy, okej. Dobra, mamy piórko. No nie zdążę. O Jezus! Ale zlamiłam. Dobra, to chociaż żebym była ta ostatnia już, ale żebym dojechała, dobra? Dobra, koń, dojedź, weź, dojedź. No, 7, 6, 5, 4, 3. Jej! I nie byłam ostatnia. Jej, czwarte miejsce. Nie jest tak źle. No, dwie osoby nie dojechały. O, tutaj jest białasek, siwasek z falowaną grzywą. Śliczny. Szkoda, że cienki ogon. O, 500 karotek. Dziękuję bardzo. I niedługo wbijemy poziom. To będzie już 26 na nowym koncie. Także super. O nie! Co ci jest? Co ci jest? Zadrapanie. Okej. To co ja muszę kupić? Sklep. Przedmioty. Leki. Co na zadrapanie? Naciągnięcie mięśni, zwichnięcie, rana. Złamanie. Poważna rana. Wybaczcie. Rana. No to chyba ten krem. Ale czy ja tego nie mam? Czekaj.
Czekajcie, opieka. Opieka nad koniem. Czy ja nie mam tego? Tak, tego kremu będzie potrzeba. Dobra, no to jeszcze raz wchodzimy tu. Przedmioty, leki, quality 1. 300k mnie będziesz kosztował. Koniu! Koniu, damy ci klasapa przy okazji. Proszę bardzo. Opieka nad koniem. Tak myślałam. Krem antybakteryjny. No już nie przeżywaj, nic ci nie będzie. Dobrze. Okej, okay. No to co? No i zdrowie. I zobaczcie teraz, jak to tutaj wygląda. Gdzie tu są rekordy? Zobaczcie, to ślizganie to idzie jak burza. No i wiadomo, PD. Postaci się zwiększa też. Wow, czyli co? Ale to jest PD postaci, czyli nam. Jak my to wbijemy, to... Aha, okej, okay, nie wiedziałam. Nie wiedziałam. Boosty magia, no to będzie trzeba jeszcze powbijać. No i to szybowanie. Nie, no nie będzie źle. Dobra, no to co? Lecimy na wyjścig. Lecimy. O, zwycięstwo! Polacy, dobra. Bamby. Nie Bambi, tylko Bamby. Dawać. O, pustynia akurat. No, dwa kółeczka, króciutka mapa. Może być ciężko. Trzeba zrobić perfect start, żeby wybić gdzieś do przodu. Tutaj jest to dość ważne, tak zauważyłam. Więc uwaga. Jejku, znowu jedzie z nami taki słodki kucyk. Okej. Okay. My leg! Te małpki są takie śmieszne, która siedzi tutaj właśnie jedna u Nina na tym siodełku. W ogóle fajnie, że na tym siodle te zwierzaki tak siedzą u góry, a nie tak prześwitują. Wiecie, o co chodzi. Wykonuj ślizg przez 2 sekundy. No, to nie będzie akurat problem. Jej, perfect start. O nie, przez 2 sekundy, no to będzie trzeba tak na zakręcie jakoś tak. Okej, okay, może tu. Nie, no ja zrobiłam dasza, a nie ślizg. Dawaj, będzie na zakręcie, trzeba to zrobić. No idź sobie! No czemu mi to nie zalicza? Może ten, może powinnam do tyłu klikać strzałkę, no ale... Przez 2 sekundy, no to... No i już powinno zaliczyć. Przecież to było więcej niż 2 sekundy. No halo. Jak 2 sekundy? No przecież... Nie! No i po mnie. No i przez te ślizgi wasze. Proszę. Nie wiem, może... No nie wiem, no wydaje mi się, że... Kurczę, chyba, że to jest za krótko jeszcze. No dobra, pewnie znowu przegram. Wybaczcie, że się tak skupiam, ale wiecie, no staram się tutaj jakby ogarnąć to, bo to jest naprawdę dużo bardziej wymagające niż magia i faktycznie dużo bardziej wciągające tak naprawdę. Przynajmniej dla mnie mi się tak wydaje, jakby no nie chciałam wchodzić tutaj, bo myślałam, że o Jezu, nie dam rady i tak dalej. Że nie wiadomo, jak zdolnieni ludzie tu grają. No oczywiście są tacy. No ale kurczę, na magii też się takie zdarzają, że wiedzą, co robią i umieją grać, nie to co ja. No dawaj. Idź tu, idź. Tak staram się też zygzaczkiem, żeby nikt po mnie nie zbierał tych, wiecie, no ale zbierają, no i co? No i co? Nie! A tak miało być fajnie, dobra. No i tak nie było źle. 4. miejsce. Okej. Okay. No i co? Czy jestem ciekawa, czy ktoś ten ślizg zrobił? Pewnie wszyscy, tylko nie ja. Chcę to zobaczyć. O nie, mamy problem. No, to ciekawe. O nie,
jak ja tego nie lubię. Tyle czasu nieraz... O, dobra. Tyle czasu nieraz się traci na tym. Ostatnio przeszliśmy całą pustynię, słuchajcie, stępem, zanim się załadowało. A ja nie odpuszczam, bo nie będę tracić tych punktów. Serio, nie odpuszczam. Wolę poczekać i niech sobie przejdą to kółeczko. No i wtedy odbieram sobie spokojnie punkty. Zobaczcie, tylko dwie osoby. No dobra, no okej. Nie mam pojęcia, jak miałam to zrobić. Dobra, no to co? Jedziemy sobie jeszcze jeden wyścig. A co? Co by nie? Zobaczcie, jaki nick. Spoko. To nie jest nick, to jest gildia. Bardzo ciekawe. Dawaj, 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 jedziemy, jedziemy. Okej, jedziemy, tym razem napiszę good luck, może mi to przyniesie też szczęście. Chociaż wątpię, no ale dobrze, ale ładna mewa, taka... Szaro-buro-brązowa. Szaro-buro-brązowa. No, ale ładna. Zwykle są takie kolorowe, a to jest taka właśnie mroczna, fajna. No, dawaj, dawaj. Go, come on! Nie lubię, strasznie nie lubię tak czekać. Trzy, dwa. I perfekt start. I jedziemy. Ja wiem, że tu się strasznie przepychają, ale ja sama się tu przepycham, więc no chyba to jest dozwolone. Nie mam pojęcia. Ja tam uważam, że te dasze mnie zwalniają, więc używam ich tylko naprawdę, kiedy widzę, że mogę. I jestem gdzieś tam z przodu na przykład. O, zobaczcie, jak oni wybili. I on to nie zwalnia. I ona robi to praktycznie w miejscu, więc ja nie wiem. Więc ja nie wiem, jak ona to robi. Okej. Dobra, no jedziemy. Sobie tędy pojadę. Szybowanie przy okazji nabije. Jejku, chciałam powiedzieć, że zniknęła ta od magii. Wiecie, o co chodzi. Ta kulka, z której? Boże, nie wiem, jak się wysłowić. No wiecie, to skąd zbieramy sobie czary na magii. I tak zapomniałam w sumie, że jadę na szybkości. No dobra, chciałam powiedzieć, że Alicja się popsuła, ale spoko, to tylko ja się popsułam, więc okej. To normalne. Dawaj, 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 jedziesz tam. Jedziesz tam, zbierasz te piórka. O kurczę, ominęłam. No nie. O nie. Dobra, może ją dogonię. Tak troszeczkę bym chciała. Okej, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, mamy to. I to jest ostatnie kółeczko. Okej. Pewnie i tak gdzieś zahaczę, albo ktoś mnie przegoni w ostateczności. O, tak mówiłam w ostateczności. W ogóle wy mówiliście mi, że ja mam nie mówić, że będę ostatnia, bo faktycznie wtedy jestem ostatnia, a jak nie mówię, to nie jestem. Więc sama sobie tutaj gotuję taki los. Nie, nie wyprzedzę. Nie, jak możesz? No ty. Ja będę druga. Ja! Ajej! Ale się dobrze bawię na tych wyścigach. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Naprawdę. O, jedna osoba nie dojechała. No, kurczę. Dobra, no to co? Ja porobię troszeczkę wyścigów. Jeszcze pójdziemy odebrać te prezenty. Ja porobię troszeczkę wyścigów i po prostu wrócę do Was, jak już będziemy odbierać tą czapeczkę.
Zobaczmy, jak to wygląda. Ojej, jeszcze trochę. Skoku dużo brakuje. No i tego szybowania. O, kurczę, nie wiem, czy teraz dam radę to zrobić. Wiecie co? Kurczę, będzie ciężko. Dobra, inne. Ojejku, 5 prezentów mamy. No dobra, no to otwieramy. You are now opening present. No dawaj, 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 proszę jakiś. No nie, ciągle ta zbroja. Ja bym chciała te klejnoty. Zbieram teraz na kolejny slot, więc by się przydały może klejnoty? Nie! Wiecie, ile ja już tych rogów pootwierałam? To jest jakaś masakra. Może tym razem klejnoty, proszę? Aha, nie, okej. Okay. A może tym razem? No, żeby mieć 5 boksów i żeby w żadnym nie było chociaż 100 klejnotów, no to kongrac. O, jest! Jest! Chociaż raz! O, i 3000, super. No i zbrojka. Tak myślałam. No dobra, może konik mi urósł? Nie, nie urósł, niestety. Czekam cały czas, bo chcę cię zobaczyć. No dobra, kochani, no to co? Kurczę, jest tutaj naprawdę dużo do nabijania, więc wydaje mi się, że no nie będę tego robić w tej chwili, bo naprawdę to by zajęło jeszcze dość długo, bo widzę właśnie po wyścigach, że to dość wolno się nabija. No więc co? Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli, żebym nagrywała to, jak odbieram te prezenty, to możecie dać mi znać w komentarzu i wtedy po prostu będę nagrywać i Wam pokażę w jakichś tam przerywnikach, czy jak będę na coś czekać w Alicji, czy po prostu gdzieś tam dorzucę Wam, jak to otwieram. Otwieram, no nieważne. Także ja Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć. I oczywiście powodzenia Wam życzę w zdobywaniu tych wszystkich punkcików.